Liceum istnieje 2 lata w Nowej Starzynie. Po raz drugi w Nowej Starzynie odbył się turniej piłki siatkowej. W tym roku był gościem Olek Akrem, który zaczyna z obecnością podczas Dnia Otwartego, bo dzisiaj poza turniejem siatkówki ponad 400 uczniów z naszej gminy i spoza odwiedziło naszą szkołę, gdzie trwał Dzień Otwarty. Piłka z autografem wędruje do szkoły, to będzie cykla pamiątka i też taka motywacja do dalszej walki. Wiadomo, że teraz wszyscy będą podejmować najważniejszą decyzję. Jeżeli miałby pan ich zachęcić, i tych ósmoklasistów, i ich rodziców, no i gimnazjalistów również też, to co by pan powiedział w skrócie o swojej szkole? Zapraszamy do przyjścia do nas, żeby zobaczyć, jak wyglądają klasa pracownie, jacy nauczyciele uczą. Zachęcam do widzenia naszej strony internetowej szkola.pauzanowastarzyna.pl. Zachęcam młodych do odwiedzenia wszystkich social mediów, w których istniejemy. Instagram, jedna taka szkoła, kanał na YouTubie, naszego Facebooka. Tam są aktualne zdjęcia, jest nasza oferta. Mamy 7 profili, zarówno dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, jak i klas 3 gimnazjalnych. Zachęcam, żeby rozważyć tę propozycję, zobaczyć, jakie przyszłe kierunki studiów można pod naszym nowostarzyńskim liceum potem realizować. Wróciliście też troszeczkę do tradycji, bo wiadomo, że Nowa Starzyna to chemia i do tej chemii troszeczkę wracacie w tej szkole. Tak, otwieramy klasę o profilu chemicznym, jest to klasa pod patronatem Ciech. Podpisaliśmy wspólną umowę z prezesem Ciech Starzyna, umowę na 60 tysięcy netto, która już została zakontraktowana w firmie z Łodzi, która projektuje dla nas klasę pracownię chemiczną z prawdziwego zdarzenia, tak jak kiedyś była w technikum chemicznym. Otwarcie klasy pracowni planujemy na 1 września, gdzie już zdradzę, gościem ma być Tomasz Rożek na inaugurację naszego nowego roku szkolnego. Chemia to też tradycja Nowej Starzyny, więc tutaj wpisujemy się idealnie w tą dawną tak jakby historię i chcemy ją dalej kontynuować wspólnie z grupą Ciech Starzyna i też uczniami, którzy tutaj między innymi tej chemii uczą się, czy też z konkursem starzyńskim chemicznym. Pojedyncze przychodzi cała drużyna z połóżku. I statuetkę dla kapitana. Gratulacje. Nowa Starzyna, Hala Mosir, turniej o puchar dyrektora pierwszego liceum w Nowej Starzynie i Olek Akrem. Doskonale nam znany, lubiany na Podkarpaciu, długoletni siatkarz Asseco Resowi, z którą zdobywał Mistrzostwa Polski. Powiedz, Olek, co jest łatwiejsze, grać na boisku czy sędziować, tak jak to dzisiaj robiłeś? No tak, dla żartu to oczywiście sędziować, ale bardziej lubię grać, bo lubię to, dużo emocji i kiedy zostawiasz serducha na boisku, to chyba po meczu, a jeszcze jak wygranym, to jesteś bardzo zadowolony i masz dużą satysfakcję. Olek, w tej chwili grasz w Zawierciu. No powiedzmy, miałeś taki bardzo ciężki sezon, ale mamy nadzieję, że wrócisz na boisko. Tak, oczywiście. Trochę każdy z nas ma jakieś ryzyko, że ja dostanę jakieś kontuzje. Niestety przytrafiło mi się i musiałam przez jakiś czas odejść od siatkówki i zająć się swoim zdrowiem. Na dzisiejszy moment już czuję się dobrze i wierzę, mam nadzieję, że od następnego roku będę pomagać swojej drużynie i mam nadzieję, że jakiś cel, który osiągnęliśmy w tym sezonie, będzie lepszy w następnym sezonie. Ale Podkarpacie chyba nosisz bardzo głęboko w swoim sercu, bo lubisz wracać na nie. No powiem tak, że jestem jak w domu na Podkarpaciu, dlatego że wszyscy znają i bardziej łatwo mi pójść na kontakt, tak samo i ludzie do mnie łatwo mają kontakt i wspieramy się i czuję się, jeszcze raz powtarzam, jako w domu. Dzieciaki chodzą, mieszkają w Rzeszowie, rodzina cała i chodzą do szkoły, także zamierzam tu już, jak mi powtarzam wcześniej, na stałe i żeby widzę swoją przyszłość w Polsce i dla swoich dzieci też. Również masz związki z Nową Starzyną. Tu pojawiasz się w zupełnie nowej roli jako inwestor w Nowej Starzynie. Powstaje nowy budynek w pobliżu stadionu Unii Nowa Starzyna. Co to będzie?
To będzie park handlowy i oczywiście nie tylko ja, jeszcze mam wspólników i wpadliśmy na taki pomysł i oczywiście mi się wydaje, że jest to dobry pomysł, dlatego że podejmę jakość dla mieszkańców, gdzie mogą przyjść, wszystko kupić, bo będzie to taki dużo różnych sklepów, które po prostu zostawią mieszkańców zadowolonych. Tak samo dziękuję bardzo, chciałem podziękować naprawdę, bo od burmistrzu i ogólnie jako miasto było zaangażowane i pomagało i żadnych problemów nie robili, bo mi się wydaje, że taki nasz wspólny cel osiągniemy i też bardzo cieszę się z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tym turnieju, który na radość widziałem, dzieci są byli zadowoleni i po prostu mi się wydaje, żeby takie coś zawsze robić i mam nadzieję, że w następnym roku tak samo zaangażujemy się i będziemy uczestniczyć w turnieju. Czyli te związki z Nową Sarzyną będą coraz większe, a kiedy otwarcie? No po otwarciu nie mogę powiedzieć dokładnie, ale to na pewno nie będzie, Bóg wie ile lat, nie? Na pewno trudno mi powiedzieć naprawdę, no może do lutego, ja tak nie chcę, tylko strzelam, a może zamkniemy troszeczkę wcześniej, jak pójdzie nam ogólnie, ale mi się wydaje, idziemy jak burza i będziemy jak najszybciej stawiać, żeby mieszkańcy byli zadowoleni i miasto. Zapraszam wszystkich w udziale konkursu na nazwę Parku Handlowego w Nowej Sarzynie na naszej stronie www.sunhill.pl.